Cześć, witajcie. W tej serii materiałów chciałbym Wam zaprezentować gry, które swoją tematyką nawiązują w jakiś sposób do kolei, stąd nazwa całej serii. I zaczniemy od czegoś bardzo, bardzo prostego, gry, która się nazywa Irish Gage. Została ona wydana przez Capstone Games, wcześniej to chyba było Winsome, w każdym razie na licencji. Od 3 do 5 graczy, około godzinka, 12 plus. I jest to pierwsza z gier z serii Iron Rail. Kolejne, które bardzo mają podobne okładki, ale niekoniecznie są podobne gameplayem. Także gdybyście przypadkiem nie trafili na tę grę, a trafili na jakąś inną, zwróćcie uwagę, bo to nie są dokładnie te same gry. Ale to, co je łączy, oprócz tego, że graficznie się prezentują bardzo przyjemnie, zresztą taka grafika prosta, ale fajna, jest to, co tu widzicie. I teraz uwaga, to nie jest karta pomocy, to jest instrukcja. Dosłownie. Tak wygląda. A jeszcze, żeby było śmieszniej, tu mamy przygotowanie do gry. Czyli wszystko to, co w tej grze się dzieje, zawarte jest na właściwie w tych dwóch, można powiedzieć, kolumnach. Przykład. I tutaj początkowa aukcja. No i właśnie. O co w tej grze tak naprawdę chodzi? Prosta rzecz. Nie jest to oczywiście żaden Age of Steam, nie są to żadne osiemnastki, więc nie dajmy się temu zwieść. W każdym razie bardzo, bardzo prosta gra, która moim zdaniem może przypaść do gustu wszystkim tym, dla których wspomniane przeze mnie wcześniej tytuły są troszeczkę zbyt ciężkie. Oczywiście trochę mniej regrywalna, tak mi się wydaje, ale okej. O tym sami myślę się za chwilę przekonacie, jak powiem wam, o co w niej w gruncie rzeczy chodzi. Mamy pięć kompanii kolejowych, które będą się rozbudowywały tutaj na planszy. Minusem jest niestety to, że wszystkie one startują zawsze w tym samym miejscu, no ale plus jest taki, że losowo na tych czarnych polach, które tutaj mamy, układamy kosteczki. One są, jak widzicie, w trzech kolorach. Mamy akurat po trzy czarne i różowe, dwie mam białe. I to są właściwie wszystkie trzy kolory, które występują. Pozostałe kosteczki mam tutaj w worku, dlatego że coś z tym się będzie działo, ale o tym oczywiście wspomnę. No i mamy pięć, tak jak mówiłem, kompanii. One startują w określonych lokalizacjach. No i celem jest ich oczywiście rozbudowa, ale też zarabianie pieniędzy. I teraz na samym początku gry każdy z graczy dostaje po 30 funciaków. W takich kartach dosyć estetycznych, ale ja wolałem sobie je zakoszulkować. I mamy pięć kompanii. I teraz po kolei od lewej do prawej robimy aukcję pierwszego z tych udziałów. Każda z kompanii ma różną liczbę udziałów, które może wypuścić. Tam akurat trzy, ale tu mamy na przykład kompanię, która ma tylko dwa. O. I zawsze na samym początku, licytując od lewej do prawej, licytujemy ten pierwszy udział po to, żeby można było ustalić, że tak powiem, właścicieli tychże kompanii. Najczęściej będzie tak, że każdy z graczy sobie po prostu coś kupi, ale niekoniecznie tak musi być. W każdym razie, kiedy już te kompanie zejdą, to wtedy możemy przystępować do, czyli te pierwsze udziały zostaną kupione, wtedy możemy przystępować do właściwej rozgrywki. Właściwa rozgrywka jest w gruncie rzeczy bardzo, bardzo prosta. Aha, niezależnie od tego, ile mamy osób, ponieważ gramy od 3 do 5 graczy, zawsze licytujemy po jednym udziale wszystkich z tych kompanii z jednego prostego powodu. Chodzi o to, żeby każda z nich mogła budować swoje tory, ponieważ te kompanie, które nie miałyby swoich udziałów, no nie mogłyby być budowane, więc to by w jakiś sposób tę rozgrywkę nam wstrzymywało, przynajmniej dla tych firm. I być może nie byłyby one tak atrakcyjne dla nas w kolejnych rundach. Teraz co możemy zrobić? Otóż, jeżeli kupiliśmy udział jakiejś firmy, przykładowo niech będzie to firma czerwona. Tutaj mamy też ciekawostkę, bardzo fajnie to jest zresztą zrobione. Na pierwszym udziale, który mamy, zresztą właściwie jest to na każdym, ale posługujemy się tutaj przykładem pierwszego, mamy pokazane jakby kilka wartości. Ta, która jest największa, to jest wartość tego udziału. To też będą nasze punkty na koniec gry, więc fajna, fajna sprawa. Natomiast mniejsze wartości pokazują nam nie tylko wartości kolejnych udziałów, ale tak naprawdę ile w sumie ich jest. Więc tutaj mamy trzy wartości, więc są to trzy udziały, jednocześnie widzimy ich cenę. Ale już na przykład tutaj mamy cztery udziały, prawda? W kompanii błękitnej. One mają jakieś tam swoje nazwy, nie będę ich wymieniał, bo to jest. Nie, nie? Więc tu mamy 3, 4, 2, 4 i 3 udziały. I tylko tyle możemy ich wypuścić. No więc dobra, załóżmy, że ja jako gracz kupiłem, a niech będzie nawet za szóstkę, tam wydałem kasę na to, ok? Mam udział w kompanii czerwonej. Co ja mogę zrobić? Pierwszą rzeczą, którą oczywiście
w swojej turze mógłbym zrobić, rozbudować swoją sieć. Robię to w ten sposób, że kiedy decyduję się na tę akcję, to po pierwsze muszę zbudować przynajmniej jeden odcinek. Jeden odcinek to jest po prostu jeden heks. Tutaj, w tej tabelce, mamy bardzo ładnie pokazane, ile co tak naprawdę nas kosztuje. I teraz, jeżeli wchodzimy na heks. A, pierwszą rzeczą mamy do wydania, zresztą tu też jest wspomniane, trzy punkty akcji, można powiedzieć, ruchu, no, ruchu może nie, punkty budowy, które wykorzystujemy w ten sposób. Jeżeli wchodzimy na teren czysty, to wydajemy jeden punkt, czyli w ramach akcji mógłbym wydać trzy punkty i rozbudować swoją sieć. Tak, tu już jestem, bo tu zacząłem, idę sobie budować dalej. Oczywiście, czy poszedłbym tu, czy tam, no to będzie miało później znaczenie, natomiast wiadomo, że taka opcja też jest możliwa. No, w różnych kierunkach, wiadoma sprawa. Kolejna sprawa. Gdyby kompania niebieska rozbudowała się przede mną, to żeby wejść na heks, na którym już ktoś jest, niezależnie od tego, czy jedna, czy więcej, musiałbym wydać 1,5 punktu. Tak? Czyli mógłbym w tym przypadku mógłbym zbudować tu i koniec. Wydałbym 2,5 punktu, za pół punktu zbudować nic nie mogę. Analogicznie, jeżeli wchodzimy do Towns and Cities, czyli Towns to są te, które nie zawierają żadnej kostki, a Cities to są te, które kostkę zawierają. No i to do tego też za chwilę dojdziemy. No i jest jeszcze coś takiego jak trudny teren, tak zwany, na który wejście po pierwsze kosztuje nas aż 2 punkty, czyli idąc stąd mógłbym zbudować za 3 punkty akcji moją kompanię czy moją sieć w ten sposób, ale już oczywiście nie mógłbym zbudować tutaj, bo to kosztowałoby mnie 4. No i jeżeli ja już tutaj wejdę, to gracz niebieski ani żaden inny wejść tutaj nie może. Po prostu. Ok, czyli to jest budowanie naszych, czy rozbudowa sieci. I tę rozbudowę sieci oczywiście możemy wykonać tylko w ramach kompanii, której posiadamy akcję. No to pytanie, co dalej? Tak? Czy ja mam całe życie być z czerwoną kompanią? Oczywiście, że nie, dlatego że drugą opcją jest wzięcie na licytację jednego z udziałów, które mamy dostępne. Najlepiej je chyba rzeczywiście poukładać jeden na drugim, żeby było widać po prostu, który jest w kolejności dostępne. Oczywiście te wszystkie pierwsze by zniknęły, więc na przykład mówię, a to dobra, rzucamy i zobaczymy, czy ktoś jeszcze do mnie dołączy w czerwonych. No i cena wywoławcza to jest oczywiście cena, którą mamy tutaj. Licytujemy, kto kupi, ten kupi. Nie musi być to gracz, który wywoływał licytację, ale no, on musi też zalicytować, no bo tak po to tę akcję wykonuje. Więc może liczymy, że na przykład, nie wiem, ktoś nam podkupi ten udział, ale jednocześnie będzie razem z nami budował czerwoną sieć, a może ja go kupię i wtedy ja będę tylko budował czerwoną sieć i ja będę z niej czerpał. We will see, tak? No właśnie, i to jest pewien dylemat, co tak naprawdę w którym momencie mamy zrobić. Trzecią opcją, którą możemy zrobić, możemy zamienić, no w polskiej terminologii to jest po prostu miasto na miasto, natomiast ewentualnie możemy powiedzieć, nie wiem, osadę, tak? Czyli town zamienić na city. Czyli losujemy, czy nawet nie losujemy, wybieramy z woreczka dowolny kolor, tak, który tam jeszcze pozostał i umieszczamy go po prostu w jednej z tych lokalizacji. To jest nasza akcja. No i ostatnia akcja, którą możemy zrobić, bo jak widzicie, widzieliście, instrukcja jest krótka, więc tutaj nie może być wielkiej filozofii. Akcja, która jest tak naprawdę całym mięchem rozgrywki. Otóż jest to akcja z takiego niepozornego tutaj układu, nie wiem, kwadracików w każdym razie, które tutaj są, takiej tabelki niepozornej. To jest tak naprawdę nasze mięsko i wszystko to, co będzie się działo. Oczywiście to jest jeszcze tak, że która kompania połączy trzy, tak, główne miasta ze sobą, no to od razu dostaje 12 do podziału per akcja, czyli gdybym ja to zrobił sam czerwoną kompanią, no to za jedną moją akcję dostałbym 12 funciaków od razu. Ale nie to jest główny sposób zarabiania pieniędzy. Główny sposób zarabiania pieniędzy jest tu. Polega to na tym, że gracz w dowolnym momencie w ramach swojej akcji, czyli pamiętamy, oprócz rozbudowy, oprócz zamiany town w city, oprócz wywołania licytacji dowolnego udziału, może jeszcze zrobić tak zwaną call for dividend. Polega to na tym, że bierze z tej torby, ale już wtedy losuje w ciemno, trzy kosteczki. O, bardzo fajnie, że mi się te wylosowały i kładzie je tu.
W tym momencie nie dzieje się nic oprócz tego, że patrzymy na kolor tych kostek i tylko tych, które wylosowaliśmy. Te, które były poprzednio, nie mają znaczenia. I teraz wszystkie te miasta, które zawierają te kosteczki, będą nam punktowały. Będzie to wyglądało w ten sposób, że oczywiście spróbuję tutaj trochę tę sieć rozbudować przy pomocy czerwonych lokomotyw, jak mi się to uda wygrzebać. O, na przykład poszliśmy coś takiego. Ok. I wtedy po właśnie call for dividend, wykonaniu tej akcji, zaczynamy zarabianie na tym, co udało nam się zbudować. I teraz w jaki sposób to wygląda? To jest bardzo prosta sprawa, mianowicie tutaj mamy tabelkę, która nam pokazuje, ile tak naprawdę zarabiamy za to nasze połączenie. Musimy jednak spełnić pewne warunki. Aby w ogóle zarobić cokolwiek, nasza linia musi być połączona z jednym miastem, które zawiera kosteczkę w danym kolorze, czyli musi być połączona z, czy inaczej, musi przebiegać przez jedno miasto, które ma kosteczkę w danym kolorze i ewentualnie jedno miasto, które nie zawiera żadnej kostki, albo ewentualnie może przebiegać przez dwa miasta, które zawierają te kosteczki, które punktują. Jak widzimy w tym przypadku, kość czarna nie będzie nam punktowała, czyli gdyby nasza sieć, załóżmy, o, wyglądałaby w ten sposób, wówczas byśmy byli podłączeni tylko do jednego punktującego miasta, to by oznaczało, że no niestety jest to troszeczkę za mało, ale może się zdarzyć sytuacja, że jesteśmy podłączeni do miasta, w którym nie ma żadnej kostki, czyli w tym przypadku to by było town i to już by nam pozwalało zdobyć za to jakiekolwiek punkty, czyli po prostu pieniądze. Także musimy być podłączeni albo do dwóch miast, które w danej rundzie punktują, czyli wypłacają pieniądze, albo do jednego, przynajmniej takiego miasta oczywiście, i do jednego pustego, nazwijmy to tak. Ok, więc spójrzmy, co się dzieje i w jaki sposób te pieniądze liczymy. Bardzo prosta sprawa. Punktują miasta różowe i białe. No to sprawdzamy, gdzie my jesteśmy. Aha, ok, jesteśmy w dwóch i jesteśmy w mieście, które nie ma żadnej kostki. I zdobywamy pieniądze w sposób następujący, mianowicie dwa funciaki za każde puste miasto, czyli to by były dwa, i po cztery za każde miasto, które zawiera kostkę o danym wylosowanym przez nas kolorze. Czyli byśmy mieli 4, 8 i 10. I tutaj mamy taki fajny tor, który nam podpowiada, ile tej kasy dostaniemy, w zależności od tego, jakie mamy, jaką tutaj mamy wartość dywidend do wypłaty i w zależności od tego, ile mamy tutaj udziałów. No i teraz wzięlibyśmy sobie czerwony znacznik, ponieważ mielibyśmy 10, więc przejechalibyśmy na 10. No i teraz w zależności od tego, ile byłoby tych udziałów wypuszczonych, po zaokrągleniu w górę, tyle by dostał każdy, kto ma taki udział. I teraz, co jest ciekawe, bardzo ważna sprawa, wyobraźmy sobie, że na przykład czerwony miałby 3 udziały wypuszczone. I byłaby taka sytuacja. Co się wówczas dzieje? Ok, zarabiamy 10 za to, co mamy teraz zbudowane. No dobra, tak jak ustaliliśmy. Czyli co? Wychodzi na to, że czerwony, ponieważ jest udziałowcem jedynym, prawda, powinien dostać 10 za to połączenie. Nie, dlatego że niezależnie od tego, ile udziałów jest w rękach jednego gracza, liczy się wszystko per udział. Więc 3 udziały są wypuszczone, ponieważ czerwony miał tylko 3, 3 zostały sprzedane. Nawet jeżeli są w rękach jednego gracza, zjeżdżamy sobie tutaj na wypuszczone 3 udziały. Każdy jest wart 4 funty. To oznacza, że gracz czerwony dostałby nie 10, nie? Za to połączenie, prawda, jako jedyny udziałowiec, mimo że ma wszystkie udziały, ale dostałby 4 razy wypuszczone 3 udziały, bo tyle udziałów jest wypuszczonych, czyli każdy ten udział byłby wart 4 funty, czyli on by dostał 12, a nie 10. Więc jest ważne tak naprawdę, ile jest tych udziałów wypuszczonych i na ile są one tak naprawdę dzielone. Także tutaj jest taka dosyć ciekawa sytuacja, jest to pozaokrąglane. Niestety akurat to wydanie gry, ja mam pierwsze i ma dwa takie felery. Pierwsze, jak widzicie, tutaj te ślady kleju, one są paskudne, no ale co zrobić. A drugie, tutaj jest błędne obliczenie, tu powinno być
w tym miejscu powinna być piątka. Zamiast szóstki, tak, bo to idzie 2, 2, 3, 4, 4, 5. No to taki źle wydrukowany, no trzeba na to zwracać uwagę. Miała być tabelka do podpowiedzi, troszeczkę im to nie wyszło, ale poza tym generalnie jest wszystko ok. Tak, czyli możemy sobie ustalić, ile warta jest nasza sieć i potem przejechać, zobaczyć, ile udziałów zostało kupionych, wypuszczonych i tyle. Tak, czyli przykładowo, nie wiem, sieć czerwona miałaby w którymś tam momencie gry 22 przychodu, wypuszczone są 3 udziały, 8, czyli 8 razy 3 w przypadku, gdybym to był ja i miał wszystkie, dostałbym zamiast 22, 24. Gra się kończy kiedy? Ano wtedy, kiedy wylosujemy wszystkie kosteczki. Może się zdarzyć oczywiście, że na sam koniec gry zostanie nam już tylko jedna, prawda? To wszystkie będą wypełnione, część z nich na przykład wyląduje na planszy, no i wylosujemy wtedy tylko czarną, punktujemy więc tylko te linie, które przechodzą przez czarne miasta, zdobywają za to punkty i oczywiście pieniądze. Kto jest zwycięzcą? Ten, który ma najwięcej kasy na koniec gry. Kasa to są pieniądze, które mamy na ręku, ale oczywiście wszystkie też udziały, które posiadamy i na które wydaliśmy nasze ciężko zarobione pieniążki w czasie gry, one są warte tyle, ile właśnie ta wartość. Czyli w tym przypadku, gdybym kupił wszystkie udziały w firmie czerwonej, miałbym 17 plus 16, 33 plus wszystkie te pieniądze, które bym zebrał podczas rozgrywki. I to jest cała filozofia, jeżeli chodzi o Irish Gate. Gra, powiem szczerze, tak na początku mi się średnio podobała, potem mi się spodobała trochę bardziej, potem stwierdziłem, że jednak może coś tutaj brakuje. I właściwie chyba jedyny zarzut, który miałbym do niej, poza tym, że jest naprawdę bardzo, bardzo prosta, przystępna, ładnie wydana, estetycznie wszystko super, no poza tym, że jest wiadomo cena zagraniczna, ale największym chyba dla mnie mankamentem jest to, co oczywiście występuje w innych grach w troszkę innej formie i trochę bardziej mi się podoba. Mianowicie to, że gracze mogą do pewnego momentu tak naprawdę budować sobie te trasy zupełnie bezkarnie. Dlaczego? Ponieważ budowa ich tak naprawdę nic nie kosztuje, jeżeli chodzi o pieniądze. Tak? Więc można tak naprawdę budować tę sieć, a potem dopiero iść po te dywidendy. No bo po co iść po dywidendy, jak tak naprawdę mamy zbudowany dopiero jakiś kawałek trasy i dostawać jakieś chłopy, jak na koniec można dostać ich więcej. Oczywiście jest ryzyko, że więcej osób nam się tutaj po te akcje zgłosi, no i będziemy musieli się tą kasą dzielić. Pewnie, że lepiej by było, gdyby czerwony na przykład, nie wiem, miał zamiast, kupiłby tylko jeden udział i sobie kasował za niego dychę, zamiast kupować jeszcze dwa kolejne, na które musiałby i tak wydać pieniądze, prawda? Więc siłą rzeczy mógłby nawet nie dostawać 12 za 3 udziały, ale dostawać dychę, powiedzmy, za każdym razem, to też byłoby trochę bardziej opłacalne, bo nie musiałby kupować tamtych udziałów i wydawać pieniędzy, może by podkupił sobie udział komuś innemu. Natomiast no jest coś takiego, że czy właściwie raczej nie ma pewnego mechanizmu, który nas blokuje przed zabudowaniem najpierw wszystkiego, a potem ewentualnie szukaniem dywidend. Także, no bo to jest, skoro na budowę to równie wydajemy pieniędzy, no to na co innego, tak? Możemy je wydawać. Oczywiście dobrze jest też podpinać się pod innych graczy i patrzeć, co oni robią. Są też na przykład linie kolejowe, na które też warto zwrócić uwagę. Wydaje mi się, że chyba linia żółta, która zaczyna tutaj, bo to jest jedyna linia, tak, w tym miejscu. Fioletowa chyba nie, a na przykład żółta wydaje się, że nie jest w stanie połączyć, nawet gdyby szła najprostszym tutaj szlakiem, nie jest w stanie połączyć wszystkich trzech miast, czyli na przykład ona nie będzie w stanie nam zapewnić tego bonusa. No też można wziąć to w jakiś sposób pod uwagę. No jest kwestia też oczywiście tego, gdzie te miasta i z jakimi kolorami się znajdują. Fajny element, taki bym powiedział, może troszkę strategiczny, tak jak nawet widzimy tutaj ten układ na planszy, jest ciekawy. I teraz pytanie, czy łączyć sobie wszystkie różowe miasta? Okej, każdy by nam dało, gdybyśmy wylosowali różową kostkę, dałoby nam po 4 funciaki. Jest okej. No ale jak nie wylosujemy żadnej różowej, to możemy nie zapunktować w ogóle. Więc pytanie, czy iść na przykład w 3 różne kolory, ale jak wylosujemy wtedy jeden albo dwa tylko z nich? Powiedzmy, jest jakiś tam dylemat. To ciekawy też sposób na zwiększanie naszego przychodu poprzez dokładanie nowych kosteczek tutaj, które możemy zrobić po prostu w ramach naszej akcji. I to też jest fajny jakiś taki element, gdzie z jednej strony wybieramy kostkę świadomie, czyli na przykład, nie wiem, decydujemy się położyć tutaj kostkę białą, ale jednocześnie wiemy, że przez to białych kostek jest mniej do wylosowania, czyli te miasta teoretycznie robimy je białe, ale stają się być może trochę mniej wartościowe ze względu na to, że jest mniejsza szansa na wylosowanie kostki białej. No i jeżeli na przykład w jednym rzucie
wylosowalibyśmy trzy kostki różowe. Jak mi się uda znaleźć różową, to tutaj ją dołożę. Przykładowo, to nie oznacza, że różowe miasto punktuje trzy razy. Oznacza to po prostu, że punktuje różowy kolor, niezależnie od tego, ile tych kostek tutaj mamy, prawda? Czyli nie mnożymy tego razy 3, bo wylosowaliśmy 3 różowe, tylko punktujemy je niestety raz. I to oznacza znów, że w tym woreczku będzie, nie widać, w tym woreczku będzie mniej kostek różowych do wylosowania później, więc być może te różowe miasta będą rzeczywiście mniej dla nas atrakcyjne, żeby do nich iść i trzeba będzie się troszeczkę próbować przedostać do innych lokalizacji albo po prostu je zabudować, tak jak nam się tutaj podoba. Tyle, jeżeli chodzi o Irish Gauge. Gra jest prosta, naprawdę prosta, chociaż tłumaczenie tego wszystkiego zajęło mi trochę czasu, jak widzicie, ale wydaje mi się, że może być całkiem niezła na początek, z tym, że myślę, że do tej gry powinni zasiadać, czy przynajmniej jedna osoba z grających, która troszeczkę jakby czuje klimat tego typu gier, bo wydaje mi się, że to może być prosta gra dla początkujących, ale dobrze by było, żeby był ktoś, kto wprowadzi w jakby arkana, takie bardzo, bardzo proste, nie wiem, kupowanie akcji, rozbudowywania sieci i tak dalej i liczenia przychodu, bo tak jak mówiłem, choć reguły są proste, to jednak te gry tego typu są bardzo specyficzne i do nich trzeba troszeczkę poczuć ten klimat i dobrze jest, kiedy jest ktoś, kto nas w ten klimat wprowadzi ogólnie rzecz biorąc, tak? Kto nam pokaże, jakie można tutaj sztuczki zastosować, tak jak ja chociażby troszkę opowiedziałem, o takich bardzo, bardzo delikatnych niuansach, ale myślę, że dla wielu osób no, takie układanie kolorowych pociągów i zbieranie tutaj, losowanie jakichś kosteczek z kubeczka może być też, nie będzie na wyraz interesujące, bo nie będą widzieli w tym jakiegoś tam, wiecie, ogólnego celu, tak? Bo ogólnym celem jest zarobić na koniec jak najwięcej pieniędzy, a skoro pieniądze są naszym punktami zwycięstwa, my je wydajemy po drodze, no to sami rozumiecie, no gra się inaczej zupełnie niż w gry, w których mamy tor punktacji i każdy sobie tam co rundę odlicza, ile to zdobył punktów i potem porównuje, o ja mam 100, a tamten ma 80, no to wygrałem, prawda? Więc tutaj musimy się nauczyć troszkę szacować, prawda, to nawet nie ryzyko, ale po prostu ile możemy wydać i na co, jak mocno idziemy w licytacji i co one ewentualnie nam tutaj dadzą. Więc dobrze by było, gdyby jednak ktoś pokazał tym nowicjuszom takim, to nie muszą być nowicjusze w planszówkach, ale po prostu w tego typu grach, że tutaj liczy się troszeczkę coś innego. No w 18 to już jest na maksa rozwinięte, ale to będzie osobny temat. Może kiedyś uda mi się też zaprezentować tego typu gry, choć to nie będzie łatwe. W każdym razie tutaj zdecydowanie myślę, że można polecić, chociaż teraz koleje chyba iberyjskie wychodzą, które są moim zdaniem jeszcze trochę ciekawsze, także na razie chyba w przedsprzedaży, więc ja będę miał na nie oko. No cóż, fajna zabawa, krótka godzinka. No myślę, że nawet można się szybciej wyrobić, jeżeli gracze są już doświadczeni i ograni. Moim zdaniem ciekawy tytuł, któremu warto się przyjrzeć na sam początek swojej przygody z grami troszeczkę bardziej zaawansowanymi niż wsiąść do pociągu, ale to nie znaczy, że wsiąść do pociągu tutaj u mnie zabraknie. Absolutnie nie. Myślę, że będzie okazja i o tym tytule sobie trochę opowiedzieć. Na początek Irish Gauge. Jeżeli Wam się podobało, to wiecie, co macie zrobić. Dzięki, do usłyszenia, cześć.